Nadeszła jesień. Drzewa i trawniki ozłociły żółte liście. W lasach zakwitły wrzosy, a dorodne borowiki niemalże same wskakują do koszyków grzybiarzy. Dni stają się coraz krótsze i coraz częściej pada deszcz. Jednak jesień to również czas wzmożonej aktywności wirusa grypy. Łamanie w kościach, bóle mięśni i stawów, wysoka gorączka to objawy, które jednocześnie kojarzą się z tą powszechnie znaną i niebezpieczną chorobą. W tej chwili jest bardzo dużo zachorowań, w ogóle od początku września, zwykle zresztą tak jest. Dzieci idą do szkoły, dzieci idą do żłobków, wracają do przedszkoli i sezon zachorowania natychmiast się zaczyna. Także jest bardzo dużo przeziębień, dużo infekcji, dużo zapaleń oskrzeli. No w ogóle przekrój chorób jest bardzo duży, co wiąże się też z pobytem właśnie w ośrodkach tego typu jak przedszkole, jak szkoła, gdzie dzieci chore, zakatarzone, kaszlące, mimo zaleceń lekarza dalej chodzą na lekcje i do przedszkola. Niewłaściwie leczona grypa może prowadzić do bardzo przykrych powikłań, a w konsekwencji nawet do utraty życia. No jak się zarazimy, to najlepiej zostać w domu. Na pewno nie iść do szkoły, nie iść do pracy, żeby no, nie roznosić, nie zakażać następnych ludzi, co wiąże się z dalszym, że tak powiem, wzrostem zachorowalności wśród i dzieci, młodzieży i dorosłych. Na pewno warto się dobrze odżywiać, prawidłowo się ubierać, nie przegrzewać się, ale też ubierać się odpowiednio do pogody. No wiadomo, dużo owoców, jeść warzyw, zwracać uwagę też na to, żeby nie znajdować się w tłumie ludzi, gdzie dużo jest kaszlących, zakatarzonych, także unikać dużych, masowych, że tak powiem, spotkań. Jeśli już wystąpią u nas objawy, w zależności od tego, czy jest to grypa, czy jest to przeziębienie, chociaż pacjenci bardzo często mylą przeziębienie z grypą, potocznie mówiąc, prawda, na przeziębienie grypa, no to jest szereg preparatów, które po pierwsze zniwelują nam gorączkę, czy też ból doskwierający w okresie przeziębienia. Preparaty głównie na bazie paracetamolu, ibuprofenu, które działają dodatkowo też przeciwzapalnie. Preparaty na katar, które udrożnią nam te przewody nosowe, większy komfort będzie w oddychaniu, w związku z tym nasze samopoczucie również będzie dużo lepsze. Jest szereg tych preparatów, czy w postaci kropli, czy żele, czy maści. To już, prawda, dobieramy według pacjenta, jakie on też ma potrzeby i jaki jest komfort używania tych niektórych preparatów. No i oczywiście preparaty na kaszel, czyli jeśli jest to kaszel suchy, no to, czyli bez wydzieliny żadnej, no to syropy przeciwkaszlowe, które hamują nam odruch kaszlu, bądź też powlekające. Jeśli jest to kaszel mokry, zalegający, często towarzyszący przeziębieniu, to są syropy wykrztuśne, rozrzedzające wydzielinę, ułatwiające nam jej odkrztuszenie, no i pozbycie się zalegającej pulchociny. Istnieje jednak sposób, by zabezpieczyć się przed tym niebezpiecznym wirusem. Wystarczy się zaszczepić. Ja zalecam swoim pacjentom szczepienia przeciwko grypie z tego względu, że te osoby, które się szczepią się same od lat, wiedząc o tym, że przynosi to na pewno duże korzyści, a na pewno zmniejsza ilość zachorowań, zmniejsza ilość infekcji, a na pewno ciężkość. No i boimy się jak zwykle przy grypie powikłań. Szeroko dostępne leki bez recepty jedynie łagodzą objawy grypy. Nie chronią jednak przed jej wystąpieniem, gdyż nie mają wpływu na wirusa tej choroby. Szczepionki są dostępne tak naprawdę już od końca sierpnia. I wiele pacjentów, tych, którzy ma się szczepić, już raczej podjęło te kroki i zaszczepiło się. Czy warto? To jest ciężkie pytanie z tego względu, że to jest indywidualna potrzeba każdego pacjenta, tak? Przede wszystkim polecamy to osobom, które z grupy ryzyka, czyli są to dzieci bądź też osoby starsze, którzy jeszcze dodatkowo mają kilka chorób, przede wszystkim cukrzycę, jakąś niewydolność krążenia czy problemy z układem oddechowym. I te osoby są szczególnie narażone, są o niższej odporności i te osoby powinny się szczepić. Jedyną skuteczną metodą zapobiegania grypie jest szczepienie ochronne, powtarzane każdego roku. Odporność uzyskuje się już po 7 dniach od szczepienia i utrzymuje się przez 6 do 12 miesięcy. Szczepmy się na zdrowie. Dla TV Ostrołęka Marta Mierzejewska.